Co należy mierzyć przy skalowaniu biznesu? Witaj, nazywam się Marcin Kokoszka, jestem seryjnym przedsiębiorcą i na tym kanale dzielę się swoją wiedzą z zakresu budowania biznesu, sprzedaży i marketingu. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, zrób to teraz, a dzisiaj porozmawiamy sobie na temat tego, co należałoby mierzyć w momencie, kiedy decydujemy się na skalowanie naszego biznesu? Jest to jeden z filmów z serii właśnie o skalowaniu. No i dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, co należałoby mierzyć. I punkt pierwszy, w momencie, kiedy rzeczywiście już skalujemy i odpowiedzieliśmy sobie na pytanie, po co my to robimy, co robimy w ogóle, do czego dążymy, to jest odpowiedź na pytanie, czy dalej realizujemy nasz cel. Tak, czyli to, co powinniśmy mierzyć, to właśnie mierzenie tego, czy my realizujemy nasz cel. Czy w momencie, kiedy startować? Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że możemy podczas naszej drogi zmienić ten kierunek. Tylko chciałbym, żeby to była świadoma decyzja, żebyśmy byli świadomi tego, że został zmieniony. I teraz weryfikujemy, czy my idziemy zgodnie z tym, co sobie założyliśmy, czy realizujemy nasz cel. Drugie, no to są KPI, tak, czyli kluczowe wskaźniki naszej efektywności, tak, kluczowe punkty, które sobie sprawdzamy, tak, no i naszej efektywności. No i tutaj powinniśmy mieć już je z góry założone, tak, o kilku z nich sobie powiemy. Natomiast każdy sobie może sam wybrać, zdecydować jakie rzeczy u siebie w biznesie mierzy. No i trochę wracając do tego punktu pierwszego, patrzymy, czy my jesteśmy na tej drodze do naszego celu, czy my cały czas realizujemy cel, który założyliśmy. A żeby to sprawdzić, no to musimy wiedzieć, w którym jakby co mierzymy i no i czy te nasze wyniki pokazują, że no jesteśmy w dobrym miejscu. Tak, pierwszym takim punktem mogłoby być właśnie koszt pozyskania klienta. Tak, no czyli patrzymy, założyliśmy sobie w biznes planie w naszym planie rozwoju firmy, skalowania, no, że mamy jakiś koszt pozyskania klienta, no i to cały czas mierzymy. Może być tak, że koszt pozyskania klienta maleje, bo z czasem, na przykład, mamy coraz więcej rekomendacji, referencji, mniej musimy robić marketingu, taki, na który wydajemy pieniądze, na zbieranie leadów itd. Może być tak, że no, nasz biznes potrzebował dojrzeć, potrzebował udowodnić na rynku, że jest dobry, no i dzięki temu koszt pozyskania klienta. Teraz jest niższy, tak? Ale może być tak, co bardzo często się dzieje, że koszt pozyskania klienta rośnie wraz z tym, jak potrzebujemy więcej, większą ilość klientów. Czyli w momencie, kiedy potrzebujemy w danym, w tym samym okresie czasu większą ilość klientów, to każdy kolejny klient kosztuje nas więcej, tak? Dlatego, że po prostu musimy więcej wydać na marketing, więcej płacić ludziom, być może, no to już kwestia bardziej rentowności, tak? Ale jeżeli byśmy obniżyli też cenę, tak? Żeby pozyskać kolejnego klienta, nas koszt Koszt pozyskania klienta. To zawsze warto mierzyć. Kolejna, no to jest zadowolenie klientów, tak? I budowanie ankiety satysfakcji klienta, czyli jak w ogóle mierzyć, no to zazwyczaj ankietą satysfakcji, rozmową z klientami, ale też takie rzeczy jak średni czas życia klienta, czyli jak długo z nami klient zostaje. W niektórych biznesach coś takiego możemy sobie mierzyć, jak często do nas później wraca po kolejne zakupy, czyli tutaj też mierzymy sobie tą satysfakcję klienta, dlatego że w zależności od tego, kto jest naszym klientem, może być tak, że nam odpowiada, no, że było OK, w porządku, ale już nie wróci, tak? Ale już nie kupi. Więc więcej niż tylko sama ankieta satysfakcji klienta należałoby e, zrobić, tak? No, ale warto, warto mierzyć właśnie satysfakcję klienta. Dlaczego? Dlatego też, że jednym z zagrożeń w filmie o zagrożeniach jest informacja o tym, że w momencie, kiedy my się skalujemy, to możemy nie mieć poczucia kontroli nad tym wszystkim, co się dzieje, i może też jakość obsługi klienta być niższa, czy też nawet sam produkt i usługa może być niższa, tak? Więc wtedy, jeżeli tak jest, może być oczywiście też wyższa, no ale to jest dynamiczne, tak? Więc musimy to sobie mierzyć i w momencie, kiedy klient no, dostanie słabszej jakości obsługę, czy też właśnie usługę, czy produkt, no to jego satysfakcja może być niższa. Tak? No i kolejno, co warto mierzyć, to jest z, m, liczba zwrotów i reklamacji. Czyli, jak już patrzymy na samą m, taką satysfakcję, zadowolenie, to mówimy o tym, że coś się zadziało w ogóle, że, że jest ok. Natomiast, kiedy patrzymy właśnie na zwroty i reklamacje, kiedy zaczyna nam rosnąć liczba zwrotów i reklamacji, no to warto na to zwrócić uwagę. Ale uwaga, bo może być tak, że na przykład zwroty, jeżeli mówimy o słabszej jakości produktu i dajemy na coś gwarancję rok, a nagle produkt nam się zaczyna psuć po 8-10 miesiącach, to możemy nie od razu widzieć to, że właśnie te jakby zwroty, reklamacje nam wracają, więc przy takim dynamicznym wzroście może być tak, że cały czas będzie wszystko w widełkach. Weźmy taki przykład, że rośniemy sobie tam o kilkadziesiąt procent co miesiąc, czyli tak hardkorowo, to jeżeli na przykład w ósmym miesiącu dostaniemy Kilka zwrotów, to pomyślimy sobie w porównaniu do wyniku sprzedażowego. Tak? No, że ten procent nie jest taki duży, że ojej, przecież my już tam mamy teraz tyle, 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 tak? No a tu dopiero się zaczynają. Tylko uwaga, bo to jest początek takiej lawiny, która dopiero się zacznie. Jeżeli my dostajemy zwroty, to trzeba zweryfikować to, z kiedy to są zwroty, bo może być tak, że produkt jest wadliwy po iluś tam miesiącach, tak? No i nagle się okaże, że teraz, czy też usługa, tak samo, przykładem, remont niech będzie, tak? Jest zrobiony i tam nawet, nie wiem, po przykład dwóch latach, czy po trzech mogą zacząć się jakieś dzieci rzeczy dziać, tak? No i teraz Teraz w tym momencie kiedy my sobie przypiszemy nasze reklamacje do czasu, kiedy to było, to może się okazać, że ten procent jest znaczący, tak? No i tutaj zawsze warto patrzeć na to, co my tak naprawdę analizujemy. Tak, kolejna rzecz, no to już może nie tyle z klientami, bo na razie wokół tego cały czas się kręciliśmy i sprzedaży, ale satysfakcja pracy zespołu. To jest coś, co mam wrażenie, że bardzo często przy skalowaniu biznesu jest gdzieś pomijane, dlatego że są te cyfry, widzimy, że są klienci, oni są zadowoleni, jest jakaś rentowność, ok, fajnie, ale. Zespół, tak? Zespół i ludzie. Im, jeżeli satysfakcja z pracy będzie niższa, no to będzie trudniej budować zespół. My będziemy mieli większą rotację, będzie trudniej nam zatrudnić, będziemy mieli mniej osób z polecenia. A za tym później, jeżeli będzie duża rotacja, to prawdopodobnie obsługa klienta też będzie na niższym poziomie, no bo nie będziemy w stanie wszystkich tak szybko wyszkolić z tego, jak to powinno wyglądać. A osoby, które dłużej pracują, no to dzięki temu bardzo często już wiedzą dużo rzeczy, do kogo o co zapytać, jak to wygląda. Wygląda, jak to wyglądało kiedyś. Co zostało zmienione. I tak dalej, i tak dalej. Więc właśnie warto też równolegle dbać o to, na ile ludzie w firmie są zadowoleni, bo bardzo często w takich firmach odnajdują się takie osoby, które właśnie potrzebują tej dynamiki, wręcz zaczynają na rynku się rozglądać w momencie, kiedy już jest taka stagnacja, jest jakiś taki spokój, nie ma tej takiej dynamiki. I dużo osób lubi, kiedy firma rośnie, mało tego, to daje też poczucie pewnego rodzaju bezpieczeństwa, tak? No bo firma rośnie, no to pewnie nie będzie się zawijać. Tak, a jak się nie będzie zawijać, to znaczy, że mamy dobre miejsce pracy, więc ludzie też. Mając satysfakcję ze swojej pracy, że ich praca przynosi wyniki. I to jest fajne. Natomiast też nie można tego przeginać. Różne historie w ostatnim czasie się czytało i to właśnie o takich nawet dużych startupach, które były podawane jako wzór, no a historie nawet gdzieś tam z sądami pracy się pojawiały, więc to zawsze warto mierzyć i weryfikować. tak? Kolejna rzecz to koszt wytworzenia produktu usługi. Popatrzcie teraz, jeżeli my mamy coś i sobie. Produkujemy, czy też usługę mamy, czyli my wykonujemy jakąś pracę i nagle się okazuje, że my nie mamy fachowców na rynku, i co musimy zrobić? Zacząć przepłacać, tak? Zacząć właśnie płacić więcej osobom, żeby pracowali dla nas, albo na przykład idziemy do jakichś firm, żeby im podzlecić, tak? Co to powoduje, że dotychczas ktoś u nas pracował, myśmy mieli marżę, można powiedzieć, dzięki tej sprzedaży, marketingowi, temu wszystkiemu była osoba, wykonała pewną usługę, myśmy na to nałożyli jakąś marżę. Teraz musimy iść do jakiejś firmy, tak? No i nagle powoduje. To, to, żeby tej firmie to podzlecić, tak? Bo oni mają ludzi, jeszcze nałożą swoją marżę, przez co to powoduje, że koszt wytworzenia usługi czy też produktu nam rośnie. Może to też być spowodowane tym, że nagle danego produktu jest mniej, tak? Że jeżeli byśmy robili jakieś rzeczy, że jest sobie, nie wiem, jak to powiedzieć, drwal, rzeźbiarz, tak? Czyli robi jakieś figurki. Ja robiłbym jakieś fajne figurki, jestem w stanie ich zrobić 10 miesięcznie, tak? Mam jeszcze jednego fachowca, też ich robi 10 miesięcznie, no ale jeżeli chcemy skalować, potrzebujemy kolejnych właśnie takich mm, fachowców, czyli koszt wytworzenia tego już zaczyna nam rosnąć, no bo coraz trudniej nam znaleźć kolejne takie osoby. No i zaczynamy po prostu więcej płacić. Ale może też być tak, że danego surowca na rynku jest mniej, tak? Albo jest jakaś ograniczona ilość. I jeżeli potrzebowaliśmy trochę, to bez problemu to dostawaliśmy. Ale kiedy nagle się okazuje, że potrzebujemy dużo więcej, to zaczynamy skupować po całym rynku właśnie cały surowiec jaki jest. No i też za niego dużo więcej płacimy. Czyli znowu Koszt wytworzenia usługi, produktu, tak na, na jakim jest poziomie. Kolejno co, no to zysk. Zysk mówię, nie bez powodu, bo wiem, że dużo osób mówi: Ej, ale jak skalujemy, to jaki zysk? O czym ty mówisz? Możesz mieć w założeniach, że ty skalujesz cały czas z zyskiem, tak? że ty masz utrzymać zysk, że ty skalujesz na takim poziomie, żeby nadal utrzymać zysk. Tak? Myśmy też mieli, mam, mam cały czas taką firmę, w której byśmy bardzo szybko rośli, natomiast cały czas pamiętaliśmy, że my nie mamy mieć straty. Mało tego, nie tylko mamy mieć zysk, ale też był określony procent zysku, jaki my mamy cały czas utrzymać, żeby biznes był bezpieczny, czyli mamy skalować się maksymalnie mocno, jak jesteśmy przy zachowaniu pięcioprocentowego przy. Zachowaniu 5% rentowności, tak? Możesz mieć taki cel, możesz. I tu należałoby na to patrzeć, jaki jest właśnie zysk w dłuższej perspektywie, albo jeżeli na przykład nie ma nawet w danym momencie, ale powinno być w dłuższej perspektywie, bo na przykład jesteś w biznesie abonamentowym, tak, no to może tak być, Ja mam kancelarię, u nas możemy robić robimy abonamenty, tak, dla klientów. Średnio u nas klient zostaje kilka lat, więc nawet jeżeli w pierwszym, drugim, trzecim miesiącu my na tym nie zarobimy, bo na przykład na pozyskanie klienta wydaliśmy więcej niż ten klient. U nas zostawia minus jeszcze jakby rentowność, którą mamy, tak, no to nagle się okazuje, że my może w pierwszym miesiącu do tego klienta dołożyliśmy, ale wtedy bierzemy średni czas życia klienta, tak? Jeżeli patrzymy na przykład na aplikacje czy wszystkie systemy sasowe, no to wtedy też jest tak, że ktoś płaci subskrypcję. Taki Netflix, tak? Myślę, że wszyscy tu gdzieś się znamy, kojarzymy Netflixa, może być tak, że taki Netflix nie zarabia w pierwszym miesiącu. Tak? Ale na średnim czasie życia klienta zarabia, tak? nawet się tak właśnie mówi, że um, takie jest wskaźniki różne, akurat w subskrypcji dość mocno siedzę, więc e, takie wskaźniki, które są pokazywane, to zdrowy model subskrypcyjny to taki, gdzie klient zwraca się mniej więcej w jednej, czas, w jednej trzeciej czasu życia klienta. Tak? Czyli jeżeli ktoś korzysta z usługi przez rok, to dopiero w czwartym, po czwartym miesiącu nam się powinien zwrócić. Tak? a jeżeli to nie, nie wygląda w ten sposób, to powinniśmy agresywniej działać, żeby jeszcze więcej wydawać na marketing, żeby koszt pozyskania klienta, można powiedzieć, był większy, tylko nie chodzi o sam koszt pozyskania klienta, tylko o to, żeby tych klientów było więcej, żeby dojść do tej nie, sytuacji, tak? I tutaj patrzymy później na to, jaki zysk mamy, albo jaki być yy, powinien w perspektywie czasu. Kolejna rzecz, którą moglibyśmy mierzyć, to jest średni przychód na pracownika, jakiego mamy w organizacji lub też na przykład w sklepach, jeżeli patrzymy na takie powierzchnie jakieś, to jaki mamy zysk na metr kwadratowy. Lub też jaki mamy zysk na kolejną usługę czy produkt, tak? Czyli to są takie rzeczy, że w pewnym momencie zaczyna być robiona sztuka dla sztuki. Czyli mamy sobie pięć produktów, dokładamy szósty, mimo że tak naprawdę pięć produktów jakby pokrywa cały rynek, czyli potrzeby naszych klientów są pokryte, ale dokładamy, bo, no bo skalujemy, bo rośniemy, bo coś, tak? Może być tak, że zatrudniamy kolejne osoby, ale uwaga, zysk zostaje na tym samym poziomie. Co rośnie, przychody i koszty równolegle, zysk zostaje na tym samym poziomie. Co to powoduje? Nasza rentowność maleje, a co to znaczy? Nasze ryzyko rośnie. Tak, Czyli jeżeli cokolwiek miałoby się zadziać, to to, 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 to że jesteśmy więksi, jest dla nas niekorzystne i niebezpieczne. Tak więc tutaj też warto patrzeć na to, jaki mamy średni zysk na pracownika, na przykład działu sprzedaży, jaki mamy średni zysk na pracownika nie, nie wiem, usług produkcji, czy w ogóle pracownika, jaki jest w firmie. Żeby też na to popatrzeć, bo w pewnym momencie, kiedy sobie popatrzymy przy skalowaniu, no bardzo często jest tak, że zaczyna nam się robić struktura. Tak, czyli mamy sobie osoby, które działają, mają jakiegoś kierownika przełożonego, później jeżeli tych kierowników jest dużo, to zaczynają być jacyś dyrektorzy, później jest zarząd, tak, udziałowcy i tak dalej. Czyli robi się jakaś struktura, no i tu może być tych osób nadmiernie dużo. Owszem, zysk będzie rósł, ale też jeżeli na przykład zysk per osoba zaczyna spadać, to należałoby się nad tym zastanowić, czy idziemy w dobrym kierunku. Ja w ostatnim czasie jestem coraz większym fanem budowania takich biznesów, w których zysk może rosnąć. Hmm, Szybciej, mocniej, tak, niż liczba osób, która jest w danym biznesie. Czyli moją dźwignią nie są ludzie, tylko na przykład budżet marketingowy, tak, czyli buduję takie biznesy, w których inne rzeczy niż osoby stanowią o tym, że jakby mogą spowodować większy wzrost. Tak. No i to jest coś, co, co jest przy skalowaniu, takim świętym granem, chyba, i wszyscy by tak chcieli, czyli koszty stałe zostają na tym samym poziomie, koszty zmienne no, rosną w momencie, kiedy biznes cały rośnie. No i ostatnia rzecz, no to jest Koszt finansowania, tak? Trzeba popatrzeć na to, czy my nie zaczynamy, po prostu finan nasze finansowanie nie zaczyna być za drogie. Czy my nie idziemy w coraz droższe formy finansowania, co też ma wpływ na naszą rentowność w całym biznesie, żeby tylko rosnąć. No i nagle, jak na początku, wzięliśmy, dostaliśmy jakąś linię kredytową, powiedzmy na dobrych warunkach. Mieliśmy na początku jakieś odłożone pieniądze, tak? Później mieliśmy, dobra, pieniądze tam klientów, cudnie. Później wzięliśmy jakiś kredyt inwestycyjny na dobrych warunkach, ale Zaczynamy powolutku iść tu w jakieś leasingi, tu w jakiś factoring, tam w jakieś w ogóle obligacje, przygotowanie tego wszystkiego, wypuszczenie, później jakaś konsolidacyjna i nagle się okazuje, że, żebyśmy dalej mogli rosnąć, to my musimy brać coraz większe, jakby finansowanie, ale nie tylko coraz więcej pieniędzy, bo to może być jeszcze ok, tak? Rośniemy, tam procent cały czas jest odpowiedni zwrot z inwestycji, to jest normalne w biznesie, finansujemy się cudzymi pieniędzmi. Ok, jeżeli ktoś ma na tyle stabilne nerwy, zna się na tym, ogarnia to wszystko super fajnie może to robić. Natomiast problem pojawia się w momencie, kiedy widzimy, że na przykład coraz większą część zysku, czy też w ogóle przychodów Idzie na obsługę kapitału, tak? Na to, żebyśmy my w ogóle mieli te pieniądze, żeby nam przedłużyli tą linię, żebyśmy no, nie zbankrutowali poprzez to, że ktoś nam wypowie jakąś umowę, tak, finansowania, a wtedy za chwilę całkowicie nam zaburzy naszą płynność i nie będziemy mieli no, finansowania, nie będziemy mieli płynności, a za tym pójdzie wypowiedzenie kolejnych umów, czyli że nasze finansowanie jest coraz droższe i coraz więcej pieniędzy z tych, które przychodzą do firmy, my musimy oddawać na to, żeby dalej mieć finansowanie. To są rzeczy, które uważam, że należałoby mierzyć. Wskazałem tu różne zagrożenia i rozwiązania. No, no przede wszystkim, chyba właśnie mierzmy te rzeczy jako przedsiębiorcy, jako osoby, które chcą teraz skalować biznes. Jestem bardzo ciekawy waszych przemyśleń, czy te rzeczy mierzycie, ale też dodatkowo, jeżeli mierzycie coś jeszcze, jeżeli widzicie, że warto byłoby na coś jeszcze zwrócić uwagę, napiszcie o tym, proszę, w komentarzu. Może być to bardzo fajna wartość, zarówno dla mnie, jak i dla osób, które to oglądają, które czytają być może wywiążą się tutaj ciekawe rozmowy, a być może zrobimy drugą część właśnie tego na co należałoby zwrócić uwagę albo w jakim kontekście bardziej napatrzeć na dane rzeczy, które należałoby mierzyć w momencie, kiedy decydujesz się na skalowanie biznesu. Na tyle tyle na dzisiaj dziękuję bardzo i do zobaczenia w kolejnym materiale.